Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w nowej serii, z nowej gry, z gry Papers, Please. Tylko zaraz przejdziemy do gry, tylko najpierw sprawdzę, czy to się powinno nagrywać. Dobrze, chyba powinno by się nagrywać. To jest jedna z niewielu gier, które gram po prostu na full screenie. Ale mniejsza. O Papers, Please dużo słyszałem, dużo ludzi z tego robiło let's play, jakoś nigdy tego nie oglądałem, nie wiem sam dlaczego. Nie wiem, po prostu chyba ostatnio wcale dużo nie oglądam, ani let's playów, ani nic. Gra jest dosyć stara, bo chyba w 2013 roku miała premierę. Nie wiem o niej za dużo. Wiem, że będziemy patrzeć w jakieś tam chyba bramce między krajami, czy ktoś może przejść, czy nie. I jeszcze będziemy się w międzyczasie zajmować naszą rodziną. Mówię, nie za bardzo wiem, o co w tej grze chodzi. Także chyba nie ma nic lepszego niż po prostu wskoczyć od razu do gry i samemu sprawdzić, o co chodzi. Oczywiście wybieramy tryb fabularny. Wybierz dzień, od którego chcesz kontynuować lub rozpocząć nową grę. No wybierzemy dzień pierwszy, bo ja nigdy nie grałem w to. Gratulacje. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Grestin, okej. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Niech żyje Arstoczka. Okej, Arstoczka to rozumiem jest kraj, a jakiś tam komunistyczny, coś w tym stylu. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin. Minęło 6 długich lat. Czy MPL zapewni nam bezpieczeństwo? Rodziny znów razem. Pogoda, polityka, jakieś tam głupoty. Idź do pracy. O, i o co chodzi? Mam nadzieję, że wytłumaczą, bo ja nie za bardzo wiem, o co tu chodzi. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. 26 listopada 1982 roku. Arestoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorzy, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizyty wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Nie żyje Arstoczka, okej. Okay. Tylko obywatele Arstoczki. Zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. Czyli otwieramy paszport, gdzie jest narodowość napisana. Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności, stanowisko inspektora. Żaluzje. Blat. A, rozumiem, to jest chyba obsługa, tak? Tutaj żaluzje, okej. Okay. Blat, tu mamy, okej, tu się nic nie robi. Księga zasad, tu są, to chyba to będzie. Transkrypt, czyli jakiś tam, nie wiem, tłumacz, nie wiem, co to jest transkrypt nawet, naprawdę. To takie znane mi słowa, nawet nie wiem, co to znaczy. Biuletyn, okej, czas i data, dobrze, wszystko jest okej. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin, rodziny znów razem. A, to mogę sobie wziąć na bok, dobra. A, i tu muszę kliknąć. Następny, dobra, idzie następny. Będziemy przepuszczać bądź nie ludzi z tego. Dokumenty, proszę. Wreszcie mogę wrócić do domu. Chcę otworzyć. A, tu mogę tak klikać. Arstoczka, dobrze. Proszę bardzo. Tu. O, okej. Okay. Odmowa, nie. No, uznam. Pani jest z Arstoczki, także proszę. Niech żyje Arstoczka. Dziękuję, świetnie. Następny. Na początku tak bardzo prosto, tylko muszę tych, co są z Arstoczki przepuszczać, tak? Dokumenty. Pani jest. O, a tu nie jest napisane. Księga zasad. Podstawowe zasady. Puszczamy tylko obywatelów Arstoczki. O Jezus, a skąd ja mam wiedzieć, skąd pani jest? Pani nie jest z Arstoczki. Nie, chyba nie. Nie pozwalam pani jechać. Do widzenia. Puszczamy tylko obywateli Arstoczki. O, to dobrze chyba zrobiłem. Mi się wydaje, nie wiem, mapa regionów. Arstoczka. O, dyskrypty. Dokumenty. Republia. What the hell? To nie jest Arstoczka. Republia. Nie. Pana nie wpuszczamy, pan nie jest z Arstoczki. Odmowa. Do widzenia. Dziękujemy. Idź do diabła. Następny. Papers, please. Pani też nie jest z Arstoczki. Do widzenia. Nie chcemy obywateli nie z Arstoczki. Nie lubimy was w naszym pięknym, wspaniałym państwie, także do widzenia. Tu pan już snajper na was czeka z bronią. Dokumenty, dawaj. Ty, co on robi? Przyszedł i poszedł. No co za debil. W takiej kolejce stał i przed i poszedł. I nie trzeba być głupim.
Panie z Arstoczki. Arstoczka. Świetnie. Wschodnie Grestin. Tak? Wschodnie Grestin? Jest coś takiego? Nie wiem. Wschodnie Grestin. Miasta wydające. No nie wiem, chyba tak. Walić to. Panie z Arstoczki, także jak najbardziej uznajemy panu. I witamy w domu. Niech żyje Arstoczka. I kolejnego prosimy. Dobra, na razie nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Oprócz tego, że wpuszczam po prostu ludzi. Pan jest z... No nie z Arstoczki, także do widzenia. Panu dziękujemy również. Impor. Jakieś co to jest? Nie wiadomo, po to niech się schowa. Kolejnego poproszę. Ciekawe, która jest godzina, do której ja pracuję w ogóle? Do 6 może? Nie wiem sam. Ponieważ w Rosji do 6. Nie wiem czemu, ale... Jak widzę ta Arstoczka, to mi się kojarzy taka Rosja, wiecie, komunistyczna. O, chyba koniec już dnia. Ojej, wszyscy musieli pójść sobie. Podsumowanie dnia pierwszego. Zakończone się swoimi wydatkami, dokonując wyborów poniżej. Oszczędności 30 mamy, pensja 8, czyli 40 dolców już mamy łącznie. 40 zł mówmy. A co? Możemy zapłacić, za czynsz musimy zapłacić. Za jedzenie no nie za bardzo, ani ogrzewanie nie musimy płacić. Wow. Wszyscy się dobrze czują. Teściowa, wujek, syn i żona. Dobrze. Po co na razie nam ogrzewanie? Przecież jest pewnie ciepło. Zapłaćmy za jedzenie. A co to jest w ogóle? To nie wiem, co to znaczy. Nie wiem naprawdę, o co na razie chodzi. Ale gramy dalej. Płacę tylko za jedzenie, za ogrzewanie nie. Najwyżej jak ktoś się rozchuje, to wtedy włączę ogrzewanie. Przejście graniczne w Grestin wielkim sukcesem. Koniec restrykcji, cudzoziemcy też przejdą. Ekonomiści różą wzrost, dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. A tam jakieś głupoty. Ja, czyli rozumiem, że teraz też cudzoziemców puszczam. 24 listopada. Zaraz sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że czas mi się liczy od pierwszej wizyty. Tak, to dobrze. Ministerstwo Przewodniczności, oficjalny biletyn. Inspektorze, od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzia do prowadzenia dochodzeń. Okej. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie. W razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizyty. Rozpocznijcie dochodzenie, naciskając czerwony przycisk na waszym biurku. Gdzie jest ten? To, okej. Następnie zaznaczcie parę sprzecznych informacji, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. Ten posterunek podlega przepisom i regulacjom Ministerstwa Przewodniczności. Zapoznajcie się uważnie z księgą zasad. Zaznaczcie parę sprzecznych informacji w trybie dochodzenia, by rozpocząć przesłuchanie. Okej. A tu tutaj mam jakieś te w biuletynie wszystko napisane, ładne. Nic tu nie ma ciekawego, wiadomości, tam duperele, to ja chcę tą książkę. Tak, to sobie przeczytać, podstawowe zasady. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne, okej, czyli muszę sprawdzić, czy jest aktualny paszport. No dobra, aktualny paszport i obywatele Artioszki, znaczy nie Artioszki, tylko Arto, a nie wiem nawet. Patrzcie, muszę mieć paszport i dokumenty muszą być aktualne, dobra, tyle. Prosimy pierwszego gościa. Oj. Dziwne te dźwięki wydają. Poproszę dokumenty. Wiza wjazdowa. Czy to jest paszport? Czy to jest wiza? Nie wiem. Sam chyba tak, no. Kolechia. To jest... Do kiedy to jest ważne, tak? Z tego co ja rozumiem. 83. Dobrze, chyba tak. Nie wiem, sam. Zaznaczam to jako tak. Trochę niejasne to jest dla mnie. Proszę kolejnego. To jest chyba... Chyba to jest, dobrze, nie wiem, naprawdę, nie umiem w to grać w ogóle. Wiza wjazdowa, kolejny, Lee Andrew. No, nawet podobny. 11, 20, ohohoho, panie. To mi się nie podoba. Wykryto niezgodność, przesłuchaj. Ten dokument traci ważność. Ho, błąd na nadruku. No gdzie? Błąd w nadruku. Sraj się. Poproszę kolejnego. Nie przypuszczamy takich niemiłych panów z nieważnym paszportem. Wiza wjazdowa. 84. No to na pewno jeszcze jest ważna. To jest taki nawet trochę niepodobny, wiesz? Tak ci szczerze powiem. Wykryto niezgodność. No właśnie. Trochę nawet podobny, no. No, a będę dobry. Nie wiem, co to się...
Nie wiem, czy na coś wpływa to, czy coś, że ja kogoś źle przepuszczę? Upomnienie, naruszenie protokołu. Ostrzeżenie bez kary. Ojej, ojej. To przepraszam bardzo. Ty też wyglądasz inaczej, debilu, głupi. Proszę mi tu bardzo sprawdzić. A, zgodne, okej. Okay. Wyglądasz jednak tak samo. I masz ważny paszport, także proszę bardzo. Pana wpuszczam. Okej, okay, to już się boję. Ja już tutaj nikogo nie wpuszczam, jak będzie źle wyglądał. Dziwna sprawa, naprawdę. Dokumenty poproszę. Pan wygląda tak samo praktycznie. Ma pan jeszcze ważne to do 80 któregoś roku, także panu uznajemy. Proszę bardzo. Poproszę kolejnego. Jak najwięcej ludzi chce tutaj. Brak zgodności płeć. Ostatnie ostrzeżenie. Fuck! Jak to? Jeśli chce się zabawić, odwiedź nas. What? Spełnij swoje fantazje, okej. Zaraz, pani mi tutaj. Płeć kobieta. A okej, okay, tu jeszcze płeć muszę patrzeć. Pani się nie jest podobna. O, jest jednak. Arstoczka. 83 rok, dobrze. Kurde, boję się teraz, że jak coś zwalę, to mnie zabiją. Proszę bardzo. Będę przez parę miesięcy. Nie zapomnij do nas wpaść. O kurde. Dobra, pani jest kobieta, pani się zgadzało, wszystko. Mam nadzieję, dobrze, wszystko jest okej. Okay. Pani to jest też kobieta, podobna, taka sama. Jeszcze jest ważność dobra również. Także jak najbardziej, pani wydajemy. Antegria. I pani nie wydam już. Co się stało? A, ktoś przeszedł przez ten. Patrzcie tutaj na górze, ktoś przebiegł przez granicę, go zastrzelono. Koktajl Mołotowa jakiś rzucił. Granat jakiś w ogóle, o, wszyscy uciekli. Ale panią Antegrię jeszcze chciałem przepuścić. Pani Antegrio, no nie, pani Antegria mi uciekła. Ale dostałem zaproszenie do Buzialu przynajmniej. Ojej. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. Zaraz, zaraz, czyli jak teraz wyjdę z gry. Ile nagrywamy tak w ogóle? Sprawdzę na szybciocha. Nagrywamy 12 minut dopiero, dobra. Ojej. To nie, znów. Czyli rozumiem, że teraz moglibyśmy wyjść, czy nie? Chyba moglibyśmy, nie wiem. Dobra, mamy pensję bardzo małą. Ledwo co mi na czynsz pozwoliło to zapłacić. Znowu ogrzewania, a nie, im jest zimno, oh fuck. Dobra, to ogrzewanie włączamy, ale jedzenia im nie dajemy. Jeden dzień mogą być bez jedzenia. I idziemy spać, no i będziemy pracować jutro. Im jest zimno, ale dobra, nie są głodni. Tak raz będziemy zamieniać to. Terroryści uderzają w Grestin. Podejrzani kolechiańscy podżegacze. Ruch na granicy wstrzymany. O, większość strażników, większa skrupulatność. O, patrzcie na to, może teraz nie będę mógł nikogo wpuszczać. 25 listopada 1982 rok. Ale teraz tych strażników dowalili, serio. Był jeden raz, dwóch z tej, trzech z tej. Inspektorze, pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed podstemplowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotem dokumentu patentowi. Nie żyje Arstoczka. Czyli teraz, jeżeli ktoś będzie chciał wejść, będzie musiał mieć kwit wjazdu jakiś. Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Dobrze. Brak dokumentów można wskazać, zaznaczając blat i odpowiednią zasadę w księdze. Okej, okay, czyli żebym... Muszę księgę zasad mieć tutaj i... O, tak. Będę musiał zaznaczać to, dobra. Księgę zasad tu mam gotową już. No, to wszystko ładnie napisane, jak było. Terroryści używają Grestin, to są te informacje nasze. To nas już nie interesuje. Prosimy pierwszego patenta. Jak ja mogę wpuścić gościa, który był facetem, a wyglądał jak... kobietą, a wyglądał jak... nie wiem nawet. Ty, panie, nie jesteś z... Zaraz, Obristan. Czy to jest... To nie jest przecież... Arstoczka. Obristan. Nie jest Arstoczka. Panie. Pan nie ma... A, jest, dobrze. Jest kwit wjazdu. Ważny dnia. Tego jednego dnia. Okej. Okay. I pan jesteś nawet podobny i masz ważny paszport. Dobrze, pana wpuszczamy. Masz pan kwit wjazdu. Wszystko panu wydajemy. Sprawujcie się dobrze. Mam nadzieję, że wszystko tutaj działa. Prosimy kolejnego. Boże, jak dom mi jakieś ryje za oknem. Dokumenty poproszę. Pani jest nie z Arstoczki, pani jest z Republi. Proszę pani. Zaraz, tryb dochodzenia. Pani nie może wejść, bo. Proszę, tutaj pusty blat i. Nie ma kwitu wjazdu.
O, a, ma pani kwit wjazdu. Tego dnia, ważny. O, patrzcie, ale miła pani. Pani Litowska Anna. I ma jeszcze ważny paszport i wygląda tak samo. Dobrze, no to ja już panią przepraszam. Panią wpuszczamy oczywiście. Kwit wjazdu pani ma. Sprawujcie się dobrze. Proszę kolejnego. Boże święty, żeby tutaj zarobić duże kasy, ja muszę tak szybko zasuwać z tymi ludźmi. Dokumenty, dobra. Pani wygląda podobnie. Mogę cię uszczęśliwić w każdej chwili. Kolejna ta dziwka, ojej. Okej. Masz ważne to. To ważne tego dnia, dobrego. Kobieta. Wyglądasz tak samo. No dobrze, niech będzie. Też panią wpuścimy. Jeszcze jak masz mi zrobić dobrze, to... O mój Boże, jakie głupoty. No to proszę kolejnego. To jest kobieta czy facet? Kobieta niby, okej, okay, to jest kobieta. Pani z Arstoczki. Ma pani nieważne dokumenty. Ja już tutaj widzę. Pani ma nieważne dokumenty. Wykryto niezgodność, niestety. A, dopiero co mi go wydano. Spadaj. A, nie mogę. Muszę odmówić. Spadaj na bambus. Odmowa. Nikogo tutaj nie przyjmujemy. Trzeba mieć ważne dokumenty, ważne wszystko i się jeszcze być ładnym. Albo zrobić mi dobrze. Boże, jak to jest głupie. Ojej. Dobra. Ważny masz dokument, ważny kwit w sensie. Jesteś kobietą, wszystko dobrze. Nawet podobna jesteś, dobrze. Wszystko jest okej. Okay. Jak dla mnie jest dobrze. A, i kwit. A, nie muszę na stół, mogę od razu dawać im. Tutaj, okej. Okay. Czyli trochę szybciej będę mógł dzięki temu pracować. Szybko musimy pana jeszcze obsłużyć, bo zaraz będzie końcówka. Pan jest mężczyzna, pan ma ważny ten, pan nie jest z Artioszki, ale ma pan ważny dokument. A, na inny dzień już to widzę. Ha, 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 ha. Pan nie wchodzi, do widzenia panu. Wykryto niezgodność. Hę? Hę, srę. Nie wchodzi pan. Do widzenia. Kolejnego poproszę. A tu nawet wagę mam? Kilogramy mogę liczyć sobie. A nie, chyba teraz to nie działa. A nie, 86, dobrze. Pan jest z Obristanu, czyli jeszcze poproszę kwit. Ważny dzisiejszego dnia, wszystko dobrze. To się... No taki te oczy panu nie pasują trochę. Pan te oczy takie, a zgodne, dobrze. No to wszystko jest w jak największym porządku. Proszę bardzo, pan może się sprawować dobrze w naszym świetnym państwie komunistycznym Arstoczka, czy jakoś tak, no nie pamiętam jak się nazywa. No to lu, niech żyje Arstoczka. Najwspanialszy kraj. To jest bardzo dobry pań, ale... Ale panie... Cokolwiek mi pan daj. Paszport. Paszport, proszę. To za debil. Ile mi czasu zajął? Jak mógł przyjść bez paszportu na punkt graniczny? Jakim trzeba być głupkiem? O Jezu, ty w ogóle jesteś nie ten. Ziomek, ty to jesteś wykryto niezgodność. To stare zdjęcie. Stare. Nie wchodzisz, jesteś za brzydki. Jeszcze mi dobrze nie zrobisz, to już w ogóle. Boże, ale to jest gra głupia. Zapraszają mnie co chwilę jakieś panie. Pani się zgadza, pani jest kobietą, pani ma ważny ten. Pani ma ważny na dzisiejszy dzień wjazd, proszę bardzo. Rach, ciach, pani wchodzi, takich ludzi lubię. Szybciutko. Wpuszczamy i zarabiamy na was pieniądze. Pan się też zgadza, pan ma ważny paszport, tylko tutaj proszę pana, pan musi mieć kwit wjazdu, którego pan mi nie dał. Także poproszę kwit wjazdu. Proszę tutaj, dzięki. O, ho, 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 proszę pana, to się data nie zgadza. Pan nie może wejść. Pomyliło mi się, no to spadaj. Przyjdź za 4 dni, a ciekawe czy przyjdzie później. A śmiesznie było, jakby tak przyszła taka osoba. Proszę kolejnego, dzień mi się kończy, także muszę szybko pracować. Ostatni to jest już petent. Dokumenty proszę. Pan jest Zjednoczona Federacja. Pan ma kwit ważny na dziś. Pan jest mężczyzną. Pan ma ważny ten. Pan wygląda tak samo. Uznano. Szybko. Pana chcę wpuścić i zarobić na panu. Sprawuj się dobrze. Kolejnego. Może jeszcze kolejnego zdążę. Nie wiem, do której pracujemy. Chyba to jest na co? Brak zgodności. Miejsce wydania. Jak to? Ostrzeżenie bez kary. Jak to miejsce wydania? Nie rozumiem. Czy nie ma takiego miejsca, czy coś? Ojej, ojej, tu już mi się pan nie zgadza.
Nie wiem, co powiedzieć. No to... Proszę, dziękujemy panu. Jak to... O co chodzi miejsce wydania? Nie rozumiem. Ale dobra, zarobiliśmy na kolejny dzień. Głód, choroba, syn jest... I potrzebuje leków. Boże święty, leki. Synek, 5 zł. Pensja, jaką dużą pensję dostałem. 12 osób obsłużyłem. A za osobę 5 zł dostaję, okej. Oni są głodni w ogóle, ale nie jest im zimno. Dobrze, no to. Nie trzeba ogrzewania machać. Nie, też wiecie co? Nagrywamy już, dobra, 20 minut. Jak na razie starczy. Także. Nie wiem, co to jest w ogóle to 4. Co to oznacza? Wszystko. Wytłumaczcie mi tą grę, bo ja nigdy w to nie grałem. Nie ogarniam za bardzo, o co tutaj chodzi. Pewnie lamię. Także jak macie w ogóle jakieś tipy odnośnie tej gry, proszę dajcie mi, bo ja naprawdę nie czaję jej zupełnie. Ale mi się bardzo podoba. Jak na razie to wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym już jutro. I to będzie prawdopodobnie seria, która będzie wychodziła o godzinie 15, a Terraria o 18. Chociaż sam nie wiem. Pewnie dam wam znać, albo na najbliższych dniach to się unormuje. Albo o 15, albo o 18. Trzymajcie się i cześć!